A czy ciebie nie korciło, żeby wskoczyć na ten tor? Oj nie, 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 proszę mi wierzyć. Pierwszy raz podczas tylu lat mojej pracy, kiedy weszłam na halę, byłam bardzo zdziwiona, jak wielkie jest to, co przede mną stoi, a nie na odwrót, bo zwykle jest tak, że w telewizorze wygląda to na trochę większe niż jest w rzeczywistości. Natomiast proszę mi wierzyć, kamera nie oddaje ani wielkości tych przeszkód, ani poziomu ich trudności. No mówię, pierwszy raz stanęłam jak wryta, będąc przekonana, że hala, na które wchodzę, powinna być dwa razy mniejsza, a to wszystko było takie ogromne, a ja taka malutka. Natomiast przyznam, że miałam okazję wejść na kilka z tych przeszkód, między innymi na górę Midoriyama, natomiast nie po linie. Na szczęście nie musiałam tego robić po linie, ale przyznam, wchodzenie na 23 metry po schodach w szpileczkach też było wyzwaniem dosyć sporym i wymagało sprawności ninja.